Jazda po błocie quadem. Fajna rzecz. Później czyszczenie trochę gorzej z tym, bo jest sporo zakamarków. Szczególnie jak się nie ma miki ciśnieniowej. Chociaż on i tak po tej najgorszej jeździe to już był czyszczony. To co zostało to ostatnia przejażdżka tylko. No ale można tylko zobaczyć jak wygląda kurtka, z której błoto się odrywa dość grubo. Bądź kask, w którym tego błota też jest sporo. Ale nie o tym. Bardziej o zbiorniku, który no moim zdaniem no troszeczkę wykonany jest niefajnie. Ponieważ nie mogę tego otworzyć. Jest. Oj. Ciężko się otwiera. Jest tu takie coś, czyli takie zagłębienie. Tu pod spodem jest tu szczelka, która opiera się na tym, żeby paliwo nie wylatywało, bądź coś nie wpadało do zbiornika. No ale jak widać, tu jest dość głęboka wnęka, taka centymetrowa. Tu jest dziura, czyli i tu wychodzi ten wężyk pod spodem. To służy do tego, żeby odprowadzać stąd nadmiar paliwa przy nalewaniu, jak się rozleje po prostu. Ale rzadko się rozlewa, jak się leje przy użyciu lejka. Bądź wodę. No i owszem, wodę to odprowadza. Jakkolwiek. Ale jeżdżąc po błocie, takim naprawdę mazi takiej, że tak powiem, gdzie te tylne koła, kto jeździł baszanem czy tam innym kładem, wie, że szczególnie ten protektor boczny przerzuca te koła i rzuca je wszędzie, przerzuca te błoto i rzuca je wszędzie nad kładem. Stąd tyle na kasku czy na kurtce. I to błoto wpada tutaj. I ten korek niby jest zamknięty, ale jest z tym taki problem, że to błoto się tutaj gromadzi. No i to błoto jest takie mokre bardzo, rzadkie. No i ono tu wpływa pod spód. To wiadomo, przez tą dziurkę błoto nie przejdzie, ono jest bardzo małe. I to błoto niestety, ale po trochu dostaje się do środka. Ja już tu sobie przygotowałem, nowy filtr jest założony. No i wiadomo, to płynie sobie później ładnie do gaźniczka. No i mamy pojeżdżone, że tak powiem. No i to jest właśnie tak moim zdaniem średnio zrobione. Bo gdyby to było chociażby na płasko, bądź delikatnie, żeby ten próg, gdzie ta uszczelka jest, był nad, to by coś z tego było. A tak to całe te rzadkie błoto tak czy inaczej no przedostaje się pod tą uszczelką do środka, no i jest później syf. Dlatego bak jest zdjęty, w środku będzie czyszczony, wymyty do suszenia, poskładane wszystko będzie na nowym filtrze i jak będę znów się gdzieś wybierał w błoto, to będę to po prostu zaklejał taśmą, żeby mieć święty spokój. Tyle w temacie.